Everybody's gotta have some fun. Hej, przychodzę dzisiaj do Was z trochę innym filmikiem niż zazwyczaj. I wbrew temu, co mówi tło, wcale nie będzie podróżniczo, bo w tej chwili nigdzie nie jeździmy. Ale zbliża mi się wesele. Wesele mojej najbliższej przyjaciółki, na którym mam być świadkową, co przyznam szczerze, troszeczkę mnie stresuje. I zamówiłam, albo może inaczej, oszalałam i zamówiłam trochę sukienek z Asosa. I pomyślałam, że już skoro zamówiłam ich tyle, to może warto nagrać dla Was mały przegląd tego, co w ogóle na Asosie jest i czy to jest jakościowe i warte swojej ceny. Sięgnę sobie po telefon, bo chciałabym Wam o każdej rzeczy powiedzieć dokładnie informacje, żeby było tak, że wiecie dokładnie co i jak. Dobra, pierwsza sukienka, którą zamówiłam, to jest taka biało-czarna sukienka obcisła z olbrzymimi rękawami. W czasie, kiedy ja będę gadać, na pewno gdzieś tutaj pojawi się ona na mnie. Niestety nie miałam dobrego kadru i ucięło mi stopy, więc musicie mi tutaj wybaczyć. Kosztowała dokładnie 239 zł, mam ją w rozmiarze 38. Większość tych sukienek mam w tym rozmiarze, jedna z nich jest mniejsza, więc to Wam powiem, która jak wypada. Dla mnie to jest taki standardowy rozmiar, jeśli chodzi o Asosa. Jeśli chodzi o materiał, to ten materiał to tak trochę przypomina piankę do nurkowania. To jest taka rzecz, którą trudno mi przełknąć, natomiast sukienka na tyle wygląda zjawiskowo, że mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Pokażę Wam teraz troszkę, mam ją tutaj pod ręką, o co mi chodzi z tym materiałem. Ale to jest taka pianka jakby. To trudno to określić. Nie wiem, czy to widać. No natomiast tak mniej więcej wygląda ta sukienka, ale oczywiście wiadomo, że tutaj nie widać tego, jak ona leży, więc po to nagrałam dla Was przebitki. Oczywiście to jest poliester czy jakiś inny sztuczny materiał, ale umówmy się, na takie okazje wyjątkowe fajnie mieć coś, co się nie gniecie, a te poliestry jednak się nie gniotą. Ja nie jestem fanką tego materiału, na co dzień staram się unikać i wybieram naturalne składy, ale no tutaj jednak po pierwsze nie ma zbyt dużego wyboru ładnych, eleganckich sukienek z naturalnym składem, a po drugie no właśnie ta kwestia gniecenia, tak? Więc to jest pierwsza sukienka. Sukienka ma trochę inny klimat, ale też mi się wydaje, że pasuje na takie grudniowe imprezy, więc jeżeli nie wesele, to mam na myśli to jakąś wigilię, jakąś firmową imprezę świąteczną, tego typu sprawy. Ta sukienka jest złota, znaczy właściwie to jest złoto-czarna, bo ma czarne tło i złote łuski zwierzęce. Tak ten materiał prezentuje się na zbliżeniu. Ogólnie powiem tak, z tą sukienką mam trochę problem, bo wydaje mi się, że ona wygląda całkiem zjawiskowo. Mam trochę problem z rękawami, dlatego że wydaje mi się, jak tutaj zobaczycie zaraz na przebitce, że te rękawy kończą się w trochę złym miejscu i powodują, że poszerzają mnie jeszcze bardziej w ramionach, gdzie ja już sama z siebie jestem w tych ramionach dość szeroka i wydaje mi się, że to nie jest zbyt korzystne, że one mogłyby być ciut dłuższe i wtedy by była lepsza proporcja tutaj. A drugi mankament jest taki, że uważajcie na tą sukienkę, dlatego że ona jest gryząca, bo ten materiał ma takie wystające niteczki metaliczne, można tak chyba to ująć, i po prostu to gryzie. Więc ja się zastanawiam, czy na weselu, takim cały dzień, cała noc, czy jestem w stanie wytrzymać w sukience, która powoduje, że cały czas będzie mnie coś swędziało. Ona ma też plecy skrzyżowane na takie, no po prostu na krzyż z tego złota i to bardzo drapie, więc wydaje mi się, że niestety przez to no, ta sukienka się mocno dyskwalifikuje po prostu, tak? No bo to jest nie do wytrzymania na dłuższą metę. I moi drodzy, ta sukienka, jeszcze pokażę Wam z bliska, może będzie widać te metaliczne rzeczy. Już mówię, ile ona kosztowała. Ona jest ogólnie marki Topshop, znaleziona oczywiście na Asosie i kosztowała 359 zł. Więc wydaje mi się, że jakość do ceny trochę średnio, zważywszy na to właśnie, że tak gryzie, tak? Bo nie da się w niej, myślę, że na chwilę, na jakąś kolację jest spoko, ale nie na całą nocną imprezę. Myślę, że byłoby dość trudno wytrwać po prostu.
Następna sukienka, która dotarła do mnie, to jest totalne rozczarowanie, bo to jest sukienka, która nie była tania, kosztowała 469 zł. Ja uważam, że to wcale nie są małe pieniądze. Natomiast po pierwsze kolor różni się od tego na stronie według mnie, jest zupełnie inny. Mam nadzieję, że udało się pokazać. Krój ma fajny, jest to taka dziewczęca sukienka, natomiast materiał wygląda jak plastik. Kolor nie zgadza się już tak jak wspomniałam, bo na stronie jest on bardziej niebieski, na żywo wypada jednak szmaragdowy, coś w tym stylu, więc według mnie to nie jest zbyt dobre. No i właśnie ten materiał wygląda tanio, wygląda tak sztucznie, plastikowo, ona już jest taka bardzo sztuczna, ale w taki niefajny sposób, więc tutaj nie mam za bardzo wątpliwości, tu będzie na pewno zwrot. No tak jak w przypadku tej złotej. Ok. Kolejna sukienka. Już wam mówię, ile kosztowała tak od razu. 489 zł, więc dość dużo. Ale to jest sukienka, w której ja się zakochałam po prostu naprawdę po uszy. Mam nadzieję, że możecie zaobserwować na przebitkach. Ona jest sztuczna, oczywiście, jeszcze się upewnię, ale wydaje mi się, że to raczej nie ma innej możliwości. O, jestem teraz zaskoczona, bo okłamałabym was, jest to stuprocentowo wiskozowa sukienka, natomiast ona... To jest sukienka, która jest taka śliska, taka lekko, może ona nie to, że błyszczy, bo ten materiał nie jest taki błyszczący, ale jakby jak się dotyka, to trochę przypomina satynę, więc byłam pewna, że ona jest sztuczna. To jest sukienka, która wypada duża i ja ją odsyłałam i zamówiłam rozmiar mniejszą, mam ją w rozmiarze 36, tutaj zobaczycie zaraz na przebitce jak leży. Wydaje mi się, że i tak jest troszkę za luźna, ale jest tak komfortowa, tak pięknie się czuje człowiek w tym wzorze, w tym kroju. To jest bardzo dobra sukienka i wydaje mi się, że ta jedna ze mną zostanie. Nie wiem, czy to jest sukienka na okazję weselną. Dajcie mi znać, co myślicie. Natomiast jest fenomenalnie zrobiona, bardzo dobra jakościowo. Jestem tutaj bardzo pozytywnie zaskoczona. To jest od firmy tej Asosowej, tak jakby, tak? Od Asosa. I ostatnia sukienka, po którą musiałam trochę tam się zarzucić. To jest sukienka, która była najdroższa z tych wszystkich kiecek, bo kosztowała 600 zł, słuchajcie. Ona jest z firmy tej samej, co ta szmaragdowa sukienka i to jest Forever Unique. I okej, tu muszę przyznać jakość tej sukience. To jest sukienka, która jest przepięknie wykonana. Ma takie jakby pióra i cekiny i fenomenalne jest w niej to, że ona jest leciutka. Ja nie znalazłam jeszcze sukienki do tej pory cekinowej, która byłaby lekka. Zazwyczaj te sukienki jakby ciągną w dół, jest za dużo cekinów i jakby pewnie są to cekiny słabej jakości i tak dalej. Tutaj nie ma nic takiego, ona jest bardzo wygodna i bardzo lekka, swobodnie się w niej czuje, porusza. No fantastyczna, natomiast uważam, że 600 zł to jednak trochę za dużo, plus ja nie jestem przekonana co do koloru i czy to pasuje na pewno na okazję. Dlatego będę się z nią żegnać, ale jeżeli szukacie w konkretnym kolorze błyszczącej sukienki, która nie będzie ciężka, będzie fajnie leżeć, ma kobiecy krój, to jak najbardziej mogę wam polecić, choć uważam, że no jest droga, tak? I no trochę kasy trzeba wygospodarować, natomiast tutaj warto dodać, że właśnie ASOS co chwilę ma zniżki, więc może warto sobie tą apkę jednak ściągnąć, chociaż wiecie, później jest 20% na to, na tamto, albo 20% na wszystko, albo coś tam i tak kusi, nie? I te powiadomienia tak przywołują, żeby coś tam zajrzeć i jednak kupić. I słuchajcie, to jest wszystko, jeśli chodzi o sukienki. Mam nadzieję, że wam się podobały. Dajcie znać, skąd kupujecie sukienki na ważne okazje, w sytuacji, kiedy w sklepach stacjonarnych są same płaszcze, kożuchy, puchówki, szaliki i czapki, bo mam wrażenie, że sukienek za bardzo w sklepach znaleźć nie można. No to tyle. Dam wam znać może, w czym ostatecznie wybrałam się na wesele i jak się wystylizowałam, jeżeli będziecie ciekawi. Pozdrawiam.